Dzień dobry Państwu. Wita Państwa grupa teatralna Tak Pan Mówi. Za chwilę przeniesiemy Państwa w XIX-wieczny świat intryg. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych i nierobienie zdjęć z fleszem. Załatwię. Zobaczysz, tak? Oczywiście. Oczywiście. Zaraz Wiktor powinien przyjść, także spokojnie. Ja mu to wszystko wytłumaczę. Ty się niczym nie przejmuj, kochanie. Oczywiście. Jak zawsze, Zenonie. Gdzie to jest ten Wiktorek? Dzień dobry, witam was, ciociu. Bardzo serdecznie witam. O. Witaj, Wiktorku. Witam, wuju. Witam, Wiktorku. Drogi Wiktorze. Kawę? Tak, można, proszę. Jak co roku przyjeżdżasz do nas na wakacje. Powiedz mi, mój drogi siostrzeńcze, jak się u nas czujesz? No jak się u was czuję, drogi wuju? Czyż sam fakt, że przyjeżdżam tutaj co roku, nie licząc świąt Bożego Narodzenia, o tym nie świadczy? Tak, tak. Przyjeżdżasz, ale zawsze sam. No nie rozumiem, ale z kim mam przyjeżdżać? Przecież nie mam żony ani narzeczonej. No właśnie, Wiktorku. Kochanie, nie przeszkadzaj. Może już najwyższy czas, żeby się ożenić. Ożenić ja? A, czyli zgadzasz się. Już jest wszystko załatwione. Nic się nie martw. Już wszystko obmyśliliśmy, prawda, kochanie? Tak, ale prawda. Wszystko? Za rok przyjedziesz tu z żoną. A, za dwa może z żoną i dzieckiem. Z żoną i dzieckiem? No ale ja... Już jest wszystko załatwione. Ty masz wybrać tylko odpowiednią dziewczynę. Kochanie... Przepraszam. Daj mi dokończyć. Ale skąd wam przyszło do głowy, że ja chcę się w ogóle ożenić? Jak to? Nie chcesz? Zobaczysz tylko kandydatki. Na żonę od razu będziesz chciał się żenić. Są cztery kandydatki. Kochanie. Przepraszam. Już jestem cicho. Pamiętasz, Wiktorku? Tak? Małą, skromną, niedzielną kolację? A czemu ma nie pamiętać? Przecież to było tylko 3 dni temu i... Przepraszam. Tę małą, skromną na 30 osób? Na 28, nie licząc służby. A tak. Otóż były na niej wszystkie 4 kandydatki. A to taki nasz mały podstęp. Umówiliśmy się,
że one obejrzą sobie, jak wyglądasz, jakie są twoje maniery, a i takie tam. Zresztą sam wiesz najlepiej. I wypadłeś znakomicie, Wiktorku. Wszystkie chcą się z tobą żenić. Wszystkie? Kochanie, może pójdziesz nazrywać róż do ogrodu? Przecież pada. To weź parasol. Nie mam jeszcze parasolki do tej sukni. Przywiozę mi ją dopiero w przyszłym tygodniu. To siedź cicho i nie przeszkadzaj. Ktoś mnie wołał? Nie, mówiłem tylko żonie, że poszła nazrywać róż do ogrodu. Nie wołałem ciebie różą. Pada deszcz, ja przyniosę dla pani parasol. Nie, nie, pani nigdzie nie pójdzie. Możesz odejść już do swoich obowiązków i nie przeszkadzaj nam. Dobrze, proszę pana. Na czym to stanę? Na kandydatkach. A, na kandydatkach. Są cztery. To córki naszych dobrych znajomych, więc mogę ręczyć za ich dobre wychowanie, honor. Honor? A więc po kolei. Pierwsza. Anna, lat 21. Świetnie gra na pianinie. Jej ojciec ma duży majątek niedaleko. Druga to Barbara. Lat 22. W wolnym czasie maluje. Czyli cały czas maluje. Jej ojciec jest emerytowanym pułkownikiem. Trzecia. Celina. A trzecia to Celina. Świetnie wyszywa, haftuje. Robótki ręczne. Czy coś tam. Ale jej ojciec jest dyrektorem browaru. I co powiesz? Jest w czym wybierać, prawda? No. A moja kuzynka, Zenonie? Zapomniałeś, jak możesz. A, tak. Czwarta to kuzynka mojej kochanej żony, Zyta. Lat 45. Ty masz 25, więc nie bierzemy jej poważnie jako kandydatki na żonę. No powiedz coś więcej Wiktorkowi o mojej kuzynce. Albo nie, lepiej sama to zrobię. Więc moja kuzynka Zyta jest nieco starsza od ciebie, ale niech to cię nie zniechęca. Jest najmłodszą z moich kuzynek. Nie przejmuj się, chłopcze. Reszta kuzynek ma już mężów i nie będą cię niepokoić. Nie przerywaj, Zenonie. Jak już mówiłam, jest najmłodsza z moich kuzynek. Ale jest też bardzo miła i dobra. Doskonale dba o dom i świetnie gotuje. To może na tym wystarczy. My cały czas mówimy, a Wiktor milczy. Ale ja nie wiem, co powiedzieć. Nie wie, co powiedzieć. Nie wie. No może powiedz, czy ci się panny spodobały. Widziałem je tylko podczas kolacji. Poglądałem sobie trochę. O. Ale dlaczego nie powiedzieliście mi o wszystkim? Oj, chyba nie będziesz się na nas za to droczył. Pooglądałeś sobie, porozmawiałeś z nimi. Masz, jak to mówią, świeże spojrzenie. Zresztą, gdybyś wiedział o wszystkim, sam przyznasz mi rację, patrzyłbyś na nie inaczej. Zresztą niczym nie musisz się martwić. Już wszystko załatwiliśmy. Tak, tak. Jutro tu przyjdą. Jutro? O Jezu. Jutro przyjdą. O 9:00 Anna. 9:30 Barbara. 10:00 Celina,
10:30. Zyta! Zyta. Szybko, jak w wojsku, zwięźle. Szast prast i po południu już się możesz zaręczyć z wybraną panną. Szast prast i po sprawie? Nie, no wuj już o wszystkim pomyślał. Zostawmy Wiktorka samego, a ty, chłopcze... Tak? Przemyśl sobie, o co chcesz się zapytać, jak poprowadzić rozmowę. Zresztą... Co ja cię będę uczył? Zofio? Oczywiście. Szast prast i po sprawie. Co robić, co robić? Tak jakoś duszno mi się zrobiło. Słabo. Wojciechu! Wojciechu! Chodź tu do mnie, szybko, żwawo! Czy pan mnie wołał? Nie upierz. Już pewno wiesz, co wujostwo wymyślili dla mnie. Tak się składa, że przypadkowo usłyszałem. Ty i przypadkowo, nie? Przypadkowo, tak? No i co ty na to? Winszuję panu. Przestań robić ze mnie i z siebie idiotę. Pytam poważnie. Czyli pan nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy? Nie, jasne, że nie. Lepiej wymyśl, jak się z tego wyplątać. Czy ja wiem? Żenić się. A sam się żeń. A może powiedzieć panu Zenonowi prawdę? Jaką prawdę? No, że przyjeżdża pan tu na wakacje tylko dlatego, że jest tu panienka duża. Ale co ci przyszło do głowy? No jak? Przecież przyjeżdżamy tu od 5 lat i od 5 lat romansuje pan z dużą, nieprawdaż? Ho, ho, ho! Pierwszy raz, jak tu przyjechałem, to z nią nie romansowałem. Ciekawe, co by powiedział pan Zenon, gdyby się o tym dowiedział. A tak nawiasem mówiąc, to chciałbym się dzisiaj zabawić w karczmie. Mógłbym prosić parę groszy. To chyba nie jest wiele za 5 lat milczenia, prawda? Won! Won! Oczywiście. Jak pan sobie życzy. To może być pan Zenon, nie? Ho, ho, ho! Chodź tu! Z powrotem! Wracaj! Jestem. Rękawiczka mi się pobrudziła. Masz? Idź. Zabaw się i wypij za moje zdrowie. Dziękuję bardzo. Proszę podnieść. Pieniądz to skarb. Nie chcę się dalej. Nie będziemy ruszyć. Tych już nie dostaniesz. I wymyśl coś. Jeszcze krawat mi tu po... Skoro pan nalega, wezmę, Bóg zapłać. Won. Za pana zdrowie, sługa uniżony. Won. Za pana zdrowie. A może by się tak naprawdę z Różą ożenić? Ale pan się nie może ze mną ożenić.
Ale dlaczego? Ja jestem tylko zwykłą służącą. No i co z tego? No jak to co? No co? No nie wypada. Nie wypada? Ale dlaczego nie wypada? Pan narusza, pokaże mi przepis. Gdzie wyraźnie jest napisane, że nie wypada? Dobrze pan wie, że takiego przepisu nigdzie nie ma. No właśnie. A jeżeli się z różą ożenię, to róża nie będzie już służącą. Będzie miała własną służbę. Tak jak pan Wojciecha. Nie no, Wojciech, to idiota, pijak i nie rób. Proszę tak nie mówić o Wojciechu. Dla mnie zawsze bardzo miły. A bo róże to wszyscy lubią. Proszę się zachowywać. Jeszcze ktoś zobaczy. Przecież tu nikogo nie ma. O, tylko Wojciech chodzi po ogrodzie. Wojciechu, chodź tu szybko, żławo. Jestem. Skoro pan kocha się we mnie od długiego czasu i chce się pan ze mną ożenić, dlaczego nie powiedział mi pan tego wcześniej, a dopiero teraz mi to mówi? Bo widzi róża, bo jestem nieśmiały. Nieśmiały? Dobrze sobie. Pan nieśmiały. Coś mi się wydaje, że mogłabym o panu zupełnie co innego powiedzieć. A, bo jak cię widzę, to jesteś... To co? Proszę się zachowywać. Puszczaj, proszę mnie puścić. No puszczaj. Bo mi się zdaje, że pan chce się ze mną ożenić tylko dlatego, ażeby nie żenić się z żadną z tych panien, co to moi państwo dla pana wybrali. Ponoć to straszne idiotki są. Co też ci przyszło do głowy? Przecież widziałem je podczas kolacji. Są nieładne, brzydkie. Wojciechu, chodź tu szybko, żwawo. Wojciechu. Słucham, czy znowu pan mnie wołał? Stój pan. Wojciechu, nie, z tego wszystkiego. Różo, wyjdziesz za mnie. Różo. Ale pan tak na poważnie? Tak. Ale ja muszę się zastanowić. Dobrze, ale najpóźniej do jutra, za kwadrans dziewiąta, daj mi, Różo, odpowiedź. Dobrze, przepraszam. A niech mnie, to najbardziej sensowna rzecz, jaką mój pan kiedyś w życiu zrobił. Ale tak nawiasem mówiąc, to muszę panience powiedzieć, że to najbardziej sensowna rzecz, jaką mój pan kiedyś w życiu zrobił. A panu powiem, że to oczywiste, że panienka Róża musi się zastanowić, czy za pana wyjść taka miła, ładna dziewczyna. Z chęcią by znalazła innego. Ton. Oczywiście. Wypiję za pana zdrowie. To ja już pójdę się zastanowić. Czasami mam wrażenie, że twoje główne zadanie to picie. Się porobiło. Sprawy teraz tak szybko się potoczą. Bardzo szybko. Thank you.
9. Jeszcze tylko parę minut. Za kwadrans 9 jeszcze ruszy nie ma. Różo! Zgadzam się. Różo! Różo! Jutro wyjeżdżamy. A za parę dni ślub. Nic się nie martw. Jak ja się mam nie martwić? Zostawić to wszystko? Wyjechać z panem? Nie wiadomo dokąd? Wyjść za mąż? Ja się wszystkim zajmę. Muszę tylko porozmawiać z tymi kobietami, poudawać trochę. Ale jutro już nas tu nie będzie, ciebie i mnie. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości u boku kochanego, stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet w sali starać się, potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć kocham cię. Ale jeżeli któraś z tych panien się panu spodoba, to co? Ale już ci mówiłem, że one są nieładne, brzydkie, a jedna to trochę już wiekowa. Naprawdę pan tak myśli? A Róża to się ze mną droczy! Oj, droczy się, droczy! Proszę szybko porozmawiać i pozbyć się tych kobiet. Będę czekała. Nie, to się porobiło. Sprawy teraz tak szybko się potoczą. Tak bardzo szybko. Panie Wiktorze. Przypadkowy. Jest. Panna Anna, czy prosić? Proś. Oczywiście. Proś. Panno Anno. Proszę, zechce pani usiąść. Pani wyjść za mąż? Tak. No i za mnie? Tak. Przecież pani o mnie nic nie wie. Ale pański wuj i ciocia dużo mi o panu mówili. Namawiali. Namawiali? Namawiali, namawiali. I namówili. No, do ślubu namówili. A, no i pani się tak zdecydowała? Jeżeli pan mnie wybierze, to tak. Przepraszam, ja nie dosłyszałem. Tak! Jeżeli się panu spodobam, a podobam się panu? No tak! Bo pan mi też! Słyszałem, że pani ojciec ma majątek niedaleko. Tak, ma duży majątek. Jeszcze wuj powiedział, że pani gra na pianinie. Tak, chce pan, żebym zagrała? No proszę.
Czy coś się stało? Czekam. Ale na co? Nie wiem, co mam zagrać. Jaki jest pana ulubiony kompozytor? Moim ulubionym no jest Beethoven. O, mój też. Ale ja też lubię innych kompozytorów. To może zagra mój ulubiony utwór. Sonatę słoneczną. Hola, hola, chyba księżycową. Oj, tak, zawsze mi się myli ten tytuł. Jeżeli jej się myli tytuł ulubionego utworu, to może być ciekawie. Proszę zagrać sonatę. Niech ona wreszcie skończy grać. Zaraz Beethoven stanie z grobu i nas pobije. A ja nie mam ochoty dostać od kogoś, kto już nie żyje. I jak? No brawo, brawo, madame, brawo. Ja wiem, że muszę jeszcze troszeczkę poćwiczyć. No, odrobinę. Odrobinę, droga pani. Ale gdyby pan się ze mną ożenił, będę panu grała codziennie. Jeszcze by tego brakowało. Wie pani, nie śmiałbym pani fatygować. Ależ to dla mnie sama przyjemność. O, a czym zajmuje się pani ojciec? No, bo słyszałem, że ma majątek tu w pobliżu. Tak, ma duży majątek. Zajmuje się tym zarządzaniem w tym majątku. Zarządza. No nie wiem, ale po prostu, że zarządza. A. Ale gdyby pan się ze mną ożenił, to chodzilibyśmy po całym majątku i patrzeli, jak tata zarządza. Patrzeli, jak tata zarządza? Mm-hmm. Świetna perspektywa. No cóż, droga pani, jesteście panie cztery, a ja sam... Muszę się zastanowić. Ja wiem, że pan musi porozmawiać z pozostałymi kandydatkami, ale czuję tu w środku, że pan mnie wybierze. Tak, 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 droga pani. Proszę czekać na moją odpowiedź. Oczywiście. A teraz, droga pani, żegnam panią. Do widzenia. Do widzenia. Panie Wiktorze? Tak? Panna Barbara? Czy prosić? Proś. Oczywiście. Panno Barbaro? Proszę. No proś! Panie Wiktorze, proszę usiąść tutaj obok mnie. Zapraszam. No dobrze. Widzę, że przyniosła pani obraz. Namalowałam go specjalnie dla pana. Proszę odpakować.
Bardzo dziękuję. Jabłka i żółte róże w wazonie. Winogrona i słoneczniki. Jakoś zmyliły mnie te wielkość jabłek, winogron. Nie musi pan przepraszać. Wiem, że maluję mi najlepiej. Ale sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. I dlatego maluję cały czas. Nie no, mi się podoba. Kolegom taty też podobają się moje obrazy. Mój tato jest emerytowanym pułkownikiem. Wiedział pan? Tak, słyszałem. Przychodzą do niego koledzy w mundurach. Rozmawiają o dawnych czasach, o polityce i patrzą, jak maluję. Bo wie pan? Tak? Ja im pozwalam patrzeć, jak maluję. To musi być bardzo interesujące. A żeby pan wiedział, czasami nawet podchodzą tak blisko, że czuję ich oddech, a ich brody łaskoczą mnie w kark. Z bliska lepiej widać. A jakże? Żeby pan wiedział. Czasami nawet, jak pobrudzę sobie palce farbką albo nosek, to wycierają mi go chusteczką. Nosek? Ale ja im pozwalam. Nosek chusteczką? Tak, ale ja im pozwalam. To musi być bardzo interesujące. A żeby pan wiedział. I miłe. A pan maluje? Ja? Nie, ja nie mam talentu. A to szkoda. Bo ja bym panu pozowała, a pan by mnie malował. Pani by pozowała? Tak. Ja bym panu pozowała, a pan by mnie malował. Na sofie. W ogrodzie. Z parasolką i bez parasolki. No, do aktu też bym pan... Do aktu? Tak, do aktu. A nie wie pan, co to akt? Nie, no wiem. Ojej, no, niech pan sobie wyobrazi. Leżę naga na łóżku, a pan mnie maluje. Albo siedzę naga w kapeluszu na sofie, a pan mnie maluje. Albo półakt. Suknia opuszczona na biodra. Ja myję twarz, piersi, a pan mnie maluje. Nie wyobraża sobie pani, że zrobiło się chyba gorąco, powiedziałbym nawet duszno? Wcale nie. A właściwie dokąd pan idzie? No widzi pani, tak mnie pani rozgrzała. Baczność! Spocznij! Baczność! Spocznij! No. I tatusiowi by się pan spodobał. A wie pan, co sobie wyobrażam, jak maluję jabłka albo winogrona? Nie wiem i naprawdę nie wiem, czy chcę wiedzieć. To ja panu powiem, jak maluję jabłka albo winogrona. To
Wyobrażam sobie, że maluję piersi, kobiece piersi, moje piersi. Dlatego wychodzą mi tak okrągłe, drobne, że aż by się chciało sięgnąć do obrazu i je zjeść. Jest, 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 jest! A jak podobają się panu winogrona, na które pan patrzy? Bardzo mi się podobają! To znaczy namalowane przez panią. No ja myślę. Więc nauczy się pan malować? No, spróbuję. To niech się pan uczy malować, a ja już może pójdę. Albo wie pan co? Namaluję dzisiaj koszyk z jabłkami, albo wie pan co? Dwa arbuzy! Co pan na to? Chętnie zobaczę pani arbuzy! To znaczy... namalowane przez panią arbuzy. To do widzenia, panie Wiktorze. Albo raczej do zobaczenia. Do zobaczenia, Barabara, Jezu. Ale kobieta. Ale kobieta. Wykończyła mnie. Ale co za kobieta. Muszę odpocząć. Muszę odpocząć. Nie, moja to jest róża. Przypadkowo. Panie Wiktorze! Panna Celina! Nie prosić nikogo na razie. Odpocząć, odpocząć, chłopie, odpocząć. Oczywiście. Poczekajmy trochę jeszcze. Ale co za kobieta. Panie Wiktorze? Tak? Ta kandydatka czeka już 5 minut. Czy prosić? No proś, proś. Oczywiście. Panno Celino? Proszę. Pani poczeka? Proszę usiąść. Wyszywa pani i haftuje dla przyjemności w wolnych chwilach? Tak, bardzo lubię haftować i wyszywać. Ładnie. Ma pani talent. Dziękuję panu. Przynajmniej jedna, która jak coś robi, robi dobrze. Dziękuję panu. Ma pani wszędzie te serwetki, ale widzę, że to ciężka i żmudna praca. Jeśli się to lubi, to nie. Potem można pięknie ozdobić mieszkanie. Ma pani talent. Dziękuję panu. Ma pani wszystkie, że tak powiem, serwety na widoku? Tak. Od dużych obrusów po małe serwetki na rzuty na łóżka. Na stołach, stolikach, pianinie, vertiko, no wszędzie. Czasami po dwie, trzy, cztery sztuki na jednej rzeczy. Mój tato je zabiera do pracy, do browaru. Proszę. Prezent. O!
Browar Celina? Tak pan mówi. Ho, ho, ho! Widzę, że pani ojciec chce się wkupić. Dalej wróćmy do naszych serwetek. Mój ojciec bierze je do pracy, ma je porozkładane po całym biurze. Jest bardzo dumny, gdy mówi, że to jego córka zrobiła. Czyli ma pani wszędzie obrusy, serwety porozkładane w całym domu? Tak. W ptaszki? W koszyki, w liście? Tak. Różnego koloru? Tak. A jednak tu też coś nie gra. Wyhaftowałam też chusteczkę dla pana. Dla mnie? Gdzie tak. pani tam te ręce kładzie? Proszę, mam nadzieję, że się będzie podobać. O, francuskie perfumy! Piękna, taka różowa, męska. Nie podoba się panu? Nie, no jest piękna. No to dobrze. Więc chce pani wyjść za mąż? No chyba tak. Chyba? No mam 23 lata. Chyba już powinnam. I no chce pani wyjść za mnie? No chyba tak. No ale chyba. Pański wuj tak pana zachwalał. No i czy ja wiem... Chyba już powinnam. To ta jest przynajmniej z głowy. Ale przecież nie musi śpieszyć się pani do za mąż pójścia. Tak pan mówi? No, jest pani młoda, ładna. Tak pan mówi? O, wyszywa sobie pani, haftuje. Tak pan mówi? To po co się śpieszyć do za mąż pójścia? Tak pan mówi? Tak, ja tak mówię. To może ma pan rację. Tak, ja mam rację. To co teraz robimy? Teraz... Droga pani, teraz droga pani, pójdzie pani sobie do domu, teraz droga pani, jak już mówiłem, pójdzie pani sobie do domu, a my, droga pani, zostaniemy dobrymi przyjaciółmi. Od dołu. Tak pan mówi? Tak lubią. Tak pan mówi? Tak, ja tak mówię. To ja już sobie pójdę. Do widzenia. Do widzenia. I dziękuję za taką różową, męską chusteczkę. Panie Wiktorze. Przypadkowo. Panna Zyta, czy poprosić? Poczekaj. Co to za chusteczka? Z pewnym kremikiem. Przyjemne. Proszę zabrać ją.
Kogo ty prosisz? Panno Zyta. Proś, proś. Panno Zyto, proszę. Wow. Prawdziwa madamno, nie? Proszę sobie usiąść. Jest pani kuzynką cioci Zofii? Zaraz panu wszystko wytłumaczę. Zofia powiedziała mi, że chce pana ożenić. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam pana na kolacji, ach, powiem szczerze, zakochałam się. Zakochała się pani? Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia? Tak. O, tu będzie trzeba uważać. Proszę mi powiedzieć szczerze. Nie wiem, co powiedzieć. Wiem, że jestem trochę starsza i... Odrobinę, droga pani. Co to jest 20 lat? Jest pan bardzo miły, ale chyba widać, że jestem starsza. No niech pan popatrzy. Odrobinę, naprawdę. Prawie nie widać różnicy. Proszę mi powiedzieć szczerze, czy wybierze mnie pan? Proszę powiedzieć krótko tak albo nie. Droga pani, ja muszę się zastanowić. Mówiłem już. Wy jesteście cztery, a ja? A ja? Szczerze, tak czy nie? Bo ja pana kocham. Wie pani, chyba nie warto, żeby taka dobra i piękna kobieta jak madame mnie kochała. Co to znaczy? Wie pani, ja jestem strasznym człowiekiem. Co to znaczy? Ja, proszę pani, strasznie dużo piję. Pan pije? Tak. Zofia nic mi o tym nie mówiła. Wie pani, bo ja się z tym kryję, ale pani powiem szczerze, piję, jestem alkoholikiem. Ja panu pomogę, mój biedny chłopcze. Ja też, ha, dużo palę cygar. I? No i? O, i proszę pani, wszystko śmierdzi tytoniem. Nic nie szkodzi. Ha, ha, droga pani. Ja nie mogłem przyjść na takie spotkanie śmierdząc tytoniem. Ja mam wszystko wyprane. Nic nie szkodzi. Ja też nauczyłem się palić cygaro. Ponoć kto pali, nie czuje zapachu tytoniu. Co za kobieta? Jestem hazardzistą! Nic nie szkodzi. I z tym nałogiem porodzimy sobie. Tylko niech mnie pan kocha. Siorbie przy jedzeniu. Nic nie szkodzi. Jestem leń, nic nie umiem zrobić i nie znam się. Mam służące i lokaja. I nie dokończyłem, nie znam się na niczym. O, i najgorsze.
I najgorsze. Uganiam się za kobietami. Spędzam długie wieczory. Z kobietami lekkich obyczajów długie wieczory spędzam. No. Trudno. Rozumiem, nie jestem już młoda, ale jeśli będzie pan miał takie potrzeby z tymi kobietami, zrozumiem. Tylko niech mnie pan kocha. Nie, 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 tak nie można. Tak, tak, tak. Nic mnie nie powstrzyma. Kocham pana. Proszę pani. Są cztery kandydatki, a ja jestem sam. Ale? Nie mogę pani powiedzieć tak albo nie. Ale? Ale? Żegnam panią. Proszę czekać na moją odpowiedź. Do widzenia, będę czekała. Do widzenia. Do widzenia. Nie, no co za kobieta? Co za kobieta? Ale? Która? Która pozwoli mężowi ten tego z inną? Co ja gadam? Co ja gadam? Barbara. Nie, nie, moja. Moja jest róża. Muszę odpocząć. Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Wybrałeś już przyszłą kandydatkę? Tak! Pozwól, że zgadnę. Barbara. To niemoralna dziewczyna? O, a komu to przeszkadza, że jest trochę ten tego? A skąd wuj wie, że jest trochę ten tego? O, czyli Anna, tak? Nie. Czyli, nie. Czyli Celina. O nie, nie, nie. Nie powiesz mi chyba, że Zyta. Nie, wuju, no nie Zyta. Nie Zyta. To dobrze. Ale w takim razie kto? Przecież nie ma już więcej kandydatek. Róża! Jaka Róża? No, wasza służąca. Chcesz żenić się z Różą? Naszą służącą? A co w tym złego? Ładna dziewczyna, co? A, no tak. Pracowita? No tak. A zgrabna, nie? Jeszcze jak. No to co jej brakuje? No nic. A zresztą. To ty się żenisz. Prawdę mówiąc, ładniejsza od wszystkich kandydatek. Dziękuję, wuju. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. A nie przeszkadza ci, no wiesz, te maniery i takie tam... Nic a nic.
Ale kiedy, że tak powiem, róża wpadła ci w oko? Od pierwszego przyjazdu tutaj. A od drugiego romansujemy sobie. Oszczędź mi szczegółów. Ale że myśmy tego nie zauważyli. Staraliśmy się. O, staraliście się dobre. A wracając do tematu. Tak? Kiedy masz zamiar się jej oświadczyć? Bo mam nadzieję, że to nie żaden wybieg, żeby nie żenić się z żadną z naszych kandydatek. Prawdę mówiąc, już się zaręczyłem. O, brak mi słów. Ale jak chcesz powiedzieć to Zofii? Tego jeszcze nie wiem. Dlatego chciałem porozmawiać najpierw z wujem. Słusznie, słusznie. Ja to wezmę na siebie. Nic się nie martw, mój chłopcze. Zofia zaraz powinna przyjść. Bardzo dziękuję. Już dobrze, dobrze. Poczekajmy. Więc już wybrałeś, Wiktorku? Tak, już wybrał. Ale ja jego pytam. Ale ja będę ci odpowiadał. Wiktor jest zbyt wzruszony, żeby mówić. Aha. Zgadnij, kochanie, kogo wybrał? Zytę. Nie. Nie? O, jasne, że nie. Zgaduj dalej. Celinę. Nie. Mam nadzieję, że to Anna. Barbara! Mówiłam, żeby jej w ogóle nie proponować. Nie podoba mi się ta dziewczyna. Jakoś... Nie, też nie ona. I? Jakoś nie dziwi mnie, że Barbara nie podoba się cioci, a podoba się wujkowi. Ale już nie ma więcej kandydatek. Ja powiem. Róża. Róża? Jaka róża? No, wasza służąca. Dobre, ale mnie nabraliście. Nasza służąca. Nieładnie tak okłamywać cioci, nawet w żartach. Bo to są żarty. Powiedzcie, chyba nieprawda? Prawda. Wiktor żeni się z Różą. Słabo mi! Słabo! Nie może być! Dawaj to! A dlaczego nie? Dziewczyna ładna, zgrabna, zdrowa. I pracowita! Widzę, że tobie też zawróciła w głowie. Oj, daj spokój. Nie może być, jak ja się teraz ludziom pokażę. A co to ma do rzeczy? Czy my jesteśmy... arystokracja?
Czy ty jesteś baronową albo hrabi... czy ty jesteś hrabina Zofia? Nie. No właśnie. Ale... Gdybyśmy byli arystokratami... To nie powiem. Byłby to mezalians. No ale jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają odrobinę więcej pieniędzy i zatrudnili kucharkę, ogrodnika, służącą. Więc dlaczego mój siostrzeniec nie może ożenić się z naszą służącą? Ale... Pytam. No niby może. Niby? Może. I się ożeni. Oj! Róża wpadła Wiktorowi w oko od razu pierwszy raz, jak do nas przyjechał. Pierwszy raz? Ale powiem ci, kochanie, Wiktor wyznał mi, że gdyby nie Róża, ożeniłby się z Zytą. Wojku, przestań! Naprawdę, Wiktorku, może byś się jeszcze namyślił. Nie! Może by się i namyślił, ale już się oświadczył. Jak to oświadczył? A tak, szybki chłopak. Ach tak, już się oświadczył. Jaka szkoda. Czyli szykujemy wesele. Jak to szykujemy? To oni chcą tu wziąć ślub? Wujku, ale ślub nie musi się odbyć tutaj. Ja powiedziałem, że będzie tutaj. No ale jeśli nie chcą przestań... tutaj, to może... A ty w końcu przestań zachowywać się jak urażona hrabina i przyjmij do wiadomości, że Wiktor żeni się z Różą. A ty idź po Różę. Po co? Jak to po co? Żenisz się z naszą służącą. To takie dziwne, że chcemy was razem zobaczyć i wam pogratulować. No ale jak nie chcę iść po Różę... Zofio! Idź po Różę prędko! Idę! Panno Różo... Już nie panna. Różo, słyszeliśmy, że wychodzisz za mąż za obecnego tu mojego siostrzeńca Wiktora. Jeżeli państwo nie będą mieli nic przeciwko temu. Przecież to wy decydujecie. My chcieliśmy ci z żoną, prawda, kochanie? Tak. Pogratulować. Dziękuję. To znaczy, że wyrażają państwo zgodę? Oczywiście. Musimy omówić szczegóły wesela, które dla was zorganizujemy. Szczegóły wesela? Wujku, ale przecież wesele nie musi się odbyć tutaj. Właśnie, Zenonie. Wiktorze. Jeżeli jeszcze raz usłyszę, że wesele będzie gdzie indziej, to powiem panience Róży, żeby wybrała sobie innego narzeczonego, bardziej odważnego. Twój już by mógł mi zaoszczędzić. To w końcu przestań negować to, co mówię. I przyjmij do wiadomości, zorganizujemy wam całą uroczystość. To będzie nasz prezent ślubny dla was. Prawda, dziękujemy. Kochanie? Dziękujemy. Dziękujemy. Ale... My się z radością wszystkim zajmiemy. Może by z tym weselem poczekać tak pół roku, bo mogłoby się odbyć razem z chrzcinami. Oj, dziecko, tego już za wiele. Nie powiemy wujostwu, że będą bliźniaki? Nie powiemy. Wuj... Jakoś by to zniósł, ale ciotka zeszła by nam. Nie doczekaliby naszego wesela. Kto by nam je wyprawił? Wracajmy do nich. Co za Więc wracając do sedna sprawy, my się z
My się tym z radością zajmiemy. Prawda, dziękujemy. Kochanie? Tak, dziękujemy. Zajmiemy. Z radością. Tak, z radością! No, myślę, że na dziś już wrażeń wystarczy. A jutro omówimy wszystkie szczegóły. Dziękujemy. 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 Ciocio. Różo, co to za zachowanie? Teraz ciocio. Należysz już do rodziny. No, idźcie już. Na pewno chcecie zostać sami. Dziękuję, wuju. I przepraszam za tą Barbarę, że wygadałem, że z nią malowałeś. Dziękuję. Jest mój anielny. Do rodziny. Do rodziny! Kto to widział, żeby służąca? Znowu zaczynasz. Ja też trochę żałuję, że Wiktor żeni się z Różą. Naprawdę? Tak. Gdzie my teraz taką dobrą służącą znajdziemy? Tobie to tylko tego szkoda, kto ci kawę poda, a na dobro naszego Wiktorka w ogóle nie zważasz. A właśnie, że patrzę na jego dobro. I to dobrze, że żeni się z taką dziewczyną jak Róża. Zobaczysz. Jak przyjadą do nas jako małżeństwo, to zmienisz zdanie. Oj, małżeństwo! Z dzieckiem? Oj, z dzieckiem! A propos naszej nowej służącej. Jak Wiktor z Różą przyjadą do nas w odwiedziny, a my nie będziemy jeszcze mieli nowej służącej, to kto nam herbatę poda? Ha? Ty możesz podać. Zmęczył mnie dzisiaj. Ja? Idę się położyć. Wiktor z Różą, dziecko, ja, herbatę. Oj! Wiktor Jarosław Babiński. Panna Róża. Róża. Teresa Munk. Wojciech. Sebastian Kamyczura. Panna Ula.
Panna Ula? A, panna Celina, przepraszam, panna Celina. Urszula Spręga. Panna Zyta. Janina Gosna. Oraz ciocia Zofia. Aneta Golimowska. Oraz mój mąż Zenon, a także reżyser naszego teatru Jarosław Grzelak. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne przedstawienia naszej grupy teatralnej Tak Pan Mówi. Jeszcze? Jeszcze raz? Chciałabym bardzo podziękować grupie teatralnej Tak Pan Mówi, która przyjechała do nas z Łęga. Proszę Państwa, to są aktorzy amatorzy, a grają no naprawdę, ja myślę, że wspaniale. Wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Dziękuję również Państwu za przybycie i mam nadzieję, że będziemy... Że będziemy mogli częściej widywać tą grupę u nas. Wiem, że już przygotowują następne przedstawienie. Premiera w marcu już, tak? Czyli już za miesiąc. Mam tutaj taki skromny bukiecik. Wiem, że nie daje się go panu, ale panu jest dużo, więc serdeczne podziękowania składam na ręce pana reżysera. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za to, że wytrwali Państwo z nami i oczywiście za te oklaski. Dziękujemy.